brand nasz wpłynął. Witam serdecznie. Generalnie to byłem w sklepie wędkarskim i się pytałem właśnie, jak to z tą kartą jest, bo ja miałem kiedyś kartę, poszedłem do urzędu, poprosiłem o wydanie duplikatu, oni powiedzieli, że w systemie nie ma i że ma pan wyrobić jeszcze raz. No to gościu od sklepu, tam w sklepie wędkarskim coś pod nosem przeklnął na nich i że tak właśnie to jest. No i powiedział, nauczy się pan wymiarów trzech ryb okresów ochronnych i pan zda. I niech się pan na egzamin mówi. Powiedziałem, no dobra, no to się nauczę. No, wszedłem do sklepu, myślałem, że to będzie szybkie 10 minut, wędeczka, kołowrotek, plecionka, przynęty i tyle. Ale okazało się, że siedziałem tam chyba z godzinę w tym sklepie i dobierałem sprzęt. Mam calutką wyprawkę, nawet torbę jak wędkarz, mam obcęgi do wyciągania haków, wszystko. Nawet tubę kupiłem, pokrowiec na wędeczkę. Pierwsza moja wędka chyba od, nie wiem, 10 lat jak kupowałem. Ostatni raz kupowałem. Pokaż? No zaraz pokażę się, pochwalę. Gumy kupiłem, takie rybki. Powiedział, że te rybki, znaczy te gumy się kanibal nazywają, a drugi to policjant. I że to są bardzo popularne rybki, nasze gumy w świecie wędkarskim, że pewnie pan kojarzy. Powiedziałem, że policjant, nie kojarzę. Kiedy ty masz egzamin, co z wyjazdem, jak nie zdasz? Na egzamin jeszcze nie jestem umówiony. Oczywiście wędkę kupiłem na przyszłość i nie będę łowił na tamtym jeziorze, bo nie łamałbym prawa w żadnym wypadku. Kupiłem, żeby po prostu już było i na egzamin się umówię, jak wrócę. To jest pierwszy lepszy termin. Trzy wymiary rybek się nauczę, tam kilka pierdół. Nie no, tak trochę więcej, na zaś. No i jeszcze jest taka sprawa, że auto, które mam, siostry, jest autem trochę no zdezelowanym i niebezpiecznym, jeśli chodzi o takie dłuższe trasy. Więc no jeszcze byłem furia wypożyczyć, dlatego tyle to zeszło, bo jeszcze umowę podpisać, jeszcze wszystko na ten wyjazd na kilka dni. Ale co wypożyczyłem? Generalnie to mam zamysł zakupu Tesli i wypożyczyłem Teslę, żeby sobie zobaczyć, czy mi to auto siedzi, tak przyszłościowo. No i zobaczymy, jak będzie. Ale generalnie jak jechałem podróż właśnie z wypożyczalni tutaj, to bardzo kurwica przyjemne i wydaje się być turbo bezpieczne. Wszędzie okamerowane przy zmianach ruchu, jak kierunkowskaz załączasz, to ci się pokazuje kamera zamiast patrzenia w lusterko, wszystko co jest za tobą, no koks, no. Ja powiedziałem tak hihi boomerski żart w sklepie wędkarskim, że pół mieszkania zajebane będzie wędkami z przyborami. A ten gościu, ten sprzedawca się popatrzył i powiedział, że on już tak ma i nie mówił tego w żarcie. I zapytałem jak to, a on powiedział, że no aktualnie 11 wędek jest w domu. No, 11 wędek i jakieś inne pierdolety, że ma dosłownie mieszkanie zajebane całe w przyborach wędkarskich. Witam, cześć. No już, fajnie. Tu mam tubę specjalną. Nie jest wędka, to nie armata. Wędka ma 2 m 60 cm. Wędeczka nie wiem czy jest sens to otwierać, to jest w środku, w pokrowcu i nie zobaczycie zbyt wiele. Ale dobrze, to chwila, odpakuję. To jest pokrowiec, w pokrowcu jest jeszcze jeden pokrowiec, ale to tylko tak na starcie pewnie, bo potem mi się nie będzie chciało tego chować. To był darmowy dołączany do wędki. Ale jest leciutka, kurde, to jak piórko jest. To jest chyba najlepsza wędka, jaką miałem. Zrób zarzut, nie mam miejsca. Miejsca tu, stary, sufit mam niższy w mieszkaniu niż ta wędka jest. Nawet taka dwuczęściowa wędeczka. To pierwsza część, to druga szczytówka, szczytówka i druga połowa. Jest na suwanie, czyli standardcik. O, jest, wątpię. Kurwa! Tak, jak ja dobrze znam, nigdy nie gaśnie ktoś zawsze. No, je. Do wędeczki trzeba było dokupić, bo jak kołowrotek jeszcze. To zaraz. Taki kołowrotek. Ultra Gear C3000 Shimano. Nie dał wystawowego, tylko nóweczkę dał z tego, z spółki. O, pa, taki jest. Fajny, znaczy wizualnie, ma działać, wiadomo, to wizualnie tylko, ale testowałem w sklepie i generalnie wyglądało, że działa spoko. Ale nie będę podpinał tego, to się podpina do wędeczki, tutaj rękojeść jest, no i kręcisz, no. No, a teraz... Ciesząca oko jeszcze bardziej sprawa. Pamiętam, że jak kiedyś jechałem na ryby, to jedyne co potrzebowałem to pożyczyć wędkę od kumpla. Natomiast jak milioner jedzie, to 6 wędek, 12 kolowrotków, 69 gum, specjalnie spodnie, buty taktyczne, ale... kamizelka rybołowna full. Co ty chcesz? Mam jedną wędkę i jeden kołowrotek i przynęty na różne jeziora i rzeki. No, jedno, drugie. Ta guma się nazywa, tak powiedział, że to jest w potocznie policjant. Taka jest. Tu się przebija hak, górą wychodzi, o tu. To jest dosyć spora guma, naprawdę. To jest, no, jak palu. A druga się nazywała kanibal chyba.
Nie wiem czemu taka nazwa, ale tak mówi, że się nazywają. Druga taka jest. Inny kolor po prostu. Tylko ostrości mi łapie na palce, ale no. Jeszcze jedną bardziej centkowatą mam. Na ślipsku. Nie. I taka w centki. Chyba coś na wzór Okonia. Nie ma co, żebym każdą pokazywał z osobna. Jak ktoś zainteresowany, to tak o, pokażę przez pudełko. Takie są. Takie. A tu na maluszki. Tu na sandacze i na Okonie jest. Generalnie sandacze, Okonie i szczupaki. A powiedział, że tam w jeziorze, gdzie jadę, to metrowe szczupaki są. Tylko no nie mam karty, ale to następnym razem. A, tu pierdoły są. Tu są, tu jest wahadłówkę, kupiłem. No, halo. O, 11 polskich złotych. O, dwa woblerki. Jeden mniejszy, a drugi większy. Tu obrotóweczkę jeszcze, blachę. Ale zdzierstwo, 23 zł za takie główienko. I jeszcze to zrywasz, bo są zaczepy. Chociaż obrotówki akurat raczej nie zerwiesz. Ale no, a tu woblerek. O, taka. No nie łapię tam trochę, ale widać plus minus. No i nic, i się zobaczy, czy coś złowię. Tylko oczywiście nie teraz, tylko jak zdam egzamin. A, właśnie, pa! Jeszcze plecionka. Ale to nie ma co rozpakowywać teraz. Plecionka to nakładka pod plecionkę, żeby była pełna szpula. Pierwszy nakłada żyłkę, potem plecionkę, żeby była wypełniona szpula. Nie chciałem, ale powiedział, że to trzeba, bo rzuty wtedy są krótsze, niedokładne. Sam mówił, że się plącze i jakieś inne rzeczy gadał. Albo mi wcisnął, ale chyba ma to sens, co gadał, że musi być pod plecionkę, żeby była pełna pula wypełniona, bo plecionki są cieńsze niż żyłki. Ile dałem za ten zestawik do łowienia? Wiesz co? Generalnie on przy wybieraniu się pytał mnie, jaki budżet. Pokazywał z różnych półek cenowych. Pokazywał na przykład kołowrotek za 100, 300, 500, 700 i mówił, że ten to. I jakby na dobrą sprawę, jakbyś chciał, to zestaw do spinningu skompletujesz dosyć taniutko. Powiedzmy, przeznaczysz stówę na przynęty, żeby było, bo to wiadomo, zaczepy są. Nie wiem, ze stówkę 152 na wędkę. No i ze stówę na kołowrotek. No i masz, zmieścisz się w 4-5 stówach, wydaje mi się. Na taki już, no nawet okej zestaw. Więc ile chcesz wydać na sprzęt, to w zasadzie zależy od ciebie. Bo powiedział, że jak chce, to są wędki nawet za 2,5 tysiąca. Sama wędka bez kołowrotku, nie? A powiedziałem, nie. Tak, no, już wolę na paczki w FIFA. I tak powiedz, jaka gmina, to wykonam odpowiedni telefon jutro z tym zezwoleniem. nie trzeba. Chociaż kurwa, nie trzeba. Ja chcę zdać normalnie. Chcę iść, nauczyć się i mieć normalnie oficjalną kartę wędkarską. A właśnie też jak byliśmy wypożyczalni, to patrzę, a tam leży magazyn wędkarski, a my z wędkami tam przyszliśmy, bo to prosto ze sklepu. No i się pytam, czy wędkuje też? Powiedział, że wędkuje. No to od razu też się Kasia zapytała, jak egzaminy na kartę wędkarską wyglądają. Czy on mógłby polecić jakieś koło, że tam że łatwiej, czy coś? No tak ogólnie, czy żeby nie było syfu. On powiedział, że egzamin to... Różnie z tymi egzaminami bywa, że on nie za dużo pomoże, bo on egzaminu to... No on akurat nie miał. Więc no to, co pisaliście na czacie tam podczas łowienia ryb, to się potwierdza. To ja poważnie, tak, no miałem wizję, że to dosłownie. Garniturek, przychodzisz, sala, wszyscy siadają i piszesz, kurwa, biologia ryb jest cała, która ryba to taka, te nazwy łacińskie, mimo że useless, to tak jak w prawku jazdy jest duże useless pytania, ale no musisz umieć na blach. A tu się okazuje, że no niekoniecznie to tak wygląda. Ale to niekoniecznie tak działa. Dobra, odpalam. Łatwy, poziom trudno nie. Typowe doświadczenie złodzieja. Pełne wyzwań, ale nie powoduje zawału serca. Hardcore, zablokowane. Ustawienia trybu hardcore. Po złapaniu przez policję tracisz całup. Wyjście za kaucją wymaga wszystkich twoich pieniędzy. Tylko jedno miejsce na zapis. Normalny, zablokowane to jest. To się nie da. Tryb swobodny i tryb fabularny. No nie będę hardcore grał, bo mnie raz złapią i mi wyczyszczą pieniądze. To nie ma sensu. Fabularny. Czy złowiłem kiedyś coś dużego w naszych polskich rzekach? Raz miałem taką sytuację, że mogłem złowić, ale nie złowiłem, bo mi uciekła. Walka była tak długa, że ola Boga. Całą żyłkę z kołowrotka wywinęło. Trwało to z 40-50 minut i finalnie okazało się, bo to była bazarowa wędka, okazało się, że żyłka nie jest przywiązana do kołowrotka. I jak zszedł sam koniec, no to się odwinęło i chuj. Walka trwała bardzo długo i to była ciężka ryba. Wędka była wygięta do granic wytrzymałości. Niestety. To było bardzo dawno temu. Numer prywatny. Odbierz. Spacja. Nadchodzą, masz minutę. Sprawdź kamery. A na co mam minutę? Zbierz po cichu swoje rzeczy z szopy. O. Ucieknij przez tylną bramę. Gdzie? Tam? No i gitowa. All right, so you're in some deep shit. It took long enough.
Look, you're my friend and all. I'll help you get out of this mess, but not for free. Pieniądze. You have a whole criminal organization going after you. Let me think what can be done. Let's say you piss off a few people, break into a couple houses, and then you get my help. How's that? For starters, I'd go to 102 and steal I wiesz nie, byłem wtedy z braciakiem na rybach. Takie bydle miałem na wędce. I słuchaj tego wędka wygięta. 50 minut z klientką walczyłem, nie? I wiesz, co się na koniec ja okazało? Że linka nie była do kołowrotka przywiązana. Ale ja mówię poważnie. Bez kitu serio. Ale ja mówię poważnie. Tak było. No po co ja miałbym kłamać? Byłem dzieciakiem. To jest bardzo mocne wspomnienie z mojego wędkarskiego dzieciństwa wtedy. Ona quest? Ona questa daje, czy co? A, blokuje. No dobrze. Włam się do 102 i ukradnij dość przedmiotów, aby zdobyć nowy poziom. Dobrze. A, lędzyńce. O kurwa. Otwórz siłą bramę używając R. O, opuszczony dom. A, opuszczony, to na spokojnie, mimo wszystko bym zamknął to. A mam gdzieś plecak, pojemność, co mogę zapakować, co nie? Kurde, opuszczony dom, a ładny jest ten dom. Bardzo ładny. X-pik. Aż się przykro to robi, wynosi rzecz, ludziom rzeczy z domu, no. No ale to grano. Halo? Very nice. Time to sell this stuff so you can pay me, brother. Drive to Crazy Joe's pawn shop. He's my pal. It's in the same neighborhood. Numbers 115. Dobra, sprzedać lód, ale jeszcze nie skończyłem. Obraz. Ale co? To jest exp, tylko nie wiem jak to zapakować. Chyba jak coś jest cięższe, to trzeba to na pakę wziąć. Chyba mógłbym bliżej chyba. Oj. A to nie ten, kurwa. To poprzedni. Nie byłby dobry włamywać ze mną. Już drugi level wbit. Im wyższy level, tym pewnie będę mógł bardziej specjalistycznych narzędzi używać do włamów, bądź też wytrychów. Masz pełny plecak, nie wezmę już nic. Do Lombardu z opchnąć itemy lecimy. A Lombard jest chyba tam, gdzie znaczek żółty dolara na mapie. Aha, można kroić wankomaty też. Tylko trzeba mieć rozwinięte drzewko. Fajna gra ta jest. Pamiętam wcześniej, jak grałem, to mi się podobało. Trzeba mieć elektronikę rozwiniętą, chyba że mam. Użyj. No nie mam. A on mnie chyba nauczy, jak level wydawać. Będę miał swoją siedzibę i komputerek obstawiał. Sprzedaj wszystko. Ile pieniążków? $300 mam. Halo. See? That's how it goes. Keep the money. It'll be rent for your new hideout. I need something from 104. And to break in there, we need a drone. It happens the guy from 103 ordered a drone recently. Learn how to mark people. We have to find out when he goes to work. Ty, fajnie, dronami. Witaj u szalonego Jego. Kupuję wszystko, no prawie preferuję kradzione rzeczy. Aby sprzedać duże przedmioty, po prostu upuść się na podłogę i ze mną porozmawiaj. Ciekawy jestem, jakby policja przeczytała tą notatkę, to jakby zareagowała. Tu? Upuść. I mam pogadać z nim. $120 za obraz, ładnie. A co to za chłop stoi? No kurwa! Za co? Przecież nic nie ukradłem. No za co? Bez przesady. No i wszystko na no... O Jezus, no dobra, no nic. Naucz się umiejętności oznaczanie. Możesz wybrać zakładkę umiejętności w ekwipunku, aby zdobyć nowe umiejętności. Punkty do wydania otrzymasz, zdobywając nowe poziomy, aby awansować ukradnij jak najwięcej rzeczy. Wszystko jasne. Czyli ekwipunek i zakładka umiejętności. I nauczyć się umiejętności oznaczanie. Oznaczanie. To wysokie wysokich leveli to wymaga. Dopiero idziemy... O kurwa. Nie zrobimy tego w jeden stream. Nie ma opcji. Nie przejdę tego w jeden stream. Raczej tak z no dwa, z trzy streamy to będą. No dwa obstawiam. I poznaj ich nawyki. Zauważaj, kamera odblokowuje tryb planowania. No dobra. Alright, I bet he's somewhere visible at 3 p.m. 1500 military time. Wait it out in the parking lot and then go to the spot I marked for you. Idź do zaznaczonego miejsca o 15. A która jest godzina? 15.14, no to już po czasie. Ale to nie jest zaznaczone miejsce. A jest! O kurwa. Have you got eyes on him? Mark his ass so we know when he's out. Alright, now do some planning. You'll see his next destinations. It's a very handy skill. O godzinie 16 chłop wychodzi. See, that saved you the need of going through the journal. My sources say he leaves the house at 5 p.m. There's a problem though. You can't break in with the crowbar because the guy has a sound alarm. It'll be triggered. You gotta learn lockpicking. Oh yes. Go to your new hideout and check the computer. I have a task for you, which will gain you some more experience. Wytrychy, czyli nie łomem i siłą. O kurde, ale baza wypadowa.
Ain't this house nice? Just pay me the rent weekly and you're fine. When you get some cash, you can do repairs on House Renovator. Go to the computer. I have to show you around in your new world. Czy Steel Gear to jest taka stronka, gdzie kupię szemrany sprzęcik? Madison Street, 102. Za darmo. Informacje o zabezpieczeniach, informacje o łupie. Za domem jest popsuty płot. O. Okno w talecie jest otwarte, czyli można wejść taletą. Dom stoi pusty i budzik. No raczej nie ma takich stron w prawdziwym świecie. Chyba, że gdzieś w Dark Webie są może. Ale to sekundkę. Steel Gear. A nie mogę. Hell na Airboru. A, misja za 75 dolków i 50 expa. Rozpieprzyć mu okno. I rozwalić kilka rzeczy. No dobrze. Dobra, poka inne strony. Chciałem sprawdzić, co tu można kupić. Prosty zestaw włamywacza. Wytrych, ale zablokowany jest. Kamerę. Cyrkiel do cięcia szkła nawet. Wytrychy automatyczne. Przechwytywacz sygnału auta. Lampa lutownicza. Drony, o kurde. Laptop do hakowania. PDA. Fajne. When you steal things and complete jobs, you get experience. With enough experience, you can learn new skills, such as lockpicking, which is needed to break into 103. Get to 102 and complete the job you just accepted. Should be rather easy. Tylko nie wiem, czy na miejscu, jak już będę pod tym domem, to czy mam dostęp do tych notatek wszystkich. Fajnie by było. Notatki. O, są. Opuszczony dom. Jest budzik, wskazówki i dwie misje. Super. Kurde, dobrze zrobiona gra. Nawet. Fajnie. Lepiej to wygląda niż nawet w poprzedniej części. A bo to 102 to jest ten, co byłem chyba na starcie, tak? A, budzik w komodzie jakiś był. Zniszcz okno. A jak? O. Wytrzymałe. Jeszcze rozwalić kilka rzeczy. Kurde, jakiś baseball by się przydał. Jak mam rozwalić? Chyba, że komputer, monitor, ale to wolę już ukraść. No mam zniszczyć kilka rzeczy, ale... A teraz mi dopiero zaliczyło. Czyli jeszcze muszę rozwalać. O k***wa, skąd? Wiedzą. Tylko mam dzwonek włączony, żeby się nie pokapowali. A bo auto blokuje, postawiłem auto w poprzek. Faktycznie. No i gituba. Ty, ja może przestawię to auto, co? Bo zaraz znowu przyjadą. Chłop napierdala łomem po całym domu tak, że całe osiedle go słyszy i się pyta, skąd policja wie z DDX. Nie słychać tego tak. Gwiazdki pokazują. Mam wrażenie, że wcześniej tego nie było. Czy były? Nie widziałem tych gwiazdek. Teraz je dopiero widzę. O. Zawsze były? To nie widziałem. Jednak było słychać. A dumps... Nie... Rozumiałem. Jedziemy już załatwić. Nie można tak. A mogę uciekać w sumie. Tylko nie wiem, czy nie spisaliby blach czy coś. No. I gituwa. I teraz można już obrabować wszystko. Funny if you got caught. A man escapes trained assassins, but he can't escape a policeman who ate a donut as he ran to the crime scene. Time to learn lockpicking. If you still somehow don't have the experience, steal some more from 102. Ja bym wszystko tu nakradł. Co się tylko da. Była informacja, że budzik jest, ale nie pamiętam, czy go podniosłem. Chyba podniosłem. Tu kilka rzeczy było więcej, ale już zebrałem większość. Funkcjonariusz Kowal 87, czy pomóc? Nie no, wy nie dawajcie tego, nie dawaj. Rozumiałem, jedziemy już za... Nie, można. Dobra. Można się zmywać. Trzeba się zaopatrzyć w wytrychy. Aha, do lombardu pierw jeszcze. Zaopatrzyć w wytrychy. Jak będę miał wytrychy, to się włamujemy do 103. I chłop ma wykrywacz hałasu, więc trzeba być cichutko. Jak uderzę łomem albo coś, to będzie problem. Czajnik za 20 dolarów. I budzi zegar. No majątek to nie jest. Ale na coś tam będzie. A, wróć. Miałem się nauczyć umiejętności pierw, żeby kupić wytrych. Wytrychy. Pozwala ci otwierać średnio zaawansowane zamki za pomocą wytrycha. Możesz też otwierać okna za pomocą narzędzia. Spoko. Wymagany poziom 5. A to co to? Dostępne napady. A jest jakaś opcja napadów tu. Prosty zestaw włamywacza. 50 dolarków. A mam 700, to może jeszcze coś kupię. Łopata. Opłaca się? Do czego to? Umożliwia kopanie w określonych miejscach w poszukiwaniu wartościowych przedmiotów. Obstawiam, że na start będzie to zablokowane. To nie wydaje kaski. So you have the tool. You can practice on a lock in 102 if you want. Practice is always good. Break into 103 and steal the drone. It's big, so you can't miss it. Just make sure to check your journal and see when the guy is out. Poćwiczymy na żywo. Nie w 102, lecz w 103. Nie ma go od 17 do 21. To tak na
15. Kup plany 103. O, bez kitu. Faktycznie, dobrześ powiedział. No to zdążę? Możesz wejść drabiną na tył posesji. Kupuję wszystko. Projektor, wykrywacz hałasu, kamera na tyłach ogrodu. A mogę zniszczyć kamerę łomem jakoś? Możesz odłączyć kamery w domu od prądu. O, dobra, lecimy. Pierwszy włam będzie. Kurde, żeby mnie nie zauważył, bo... Którędy on... Oj. Może wycofam troszkę. Tutaj i czekamy. Możesz wejść drabiną na tyły posesji. Drabina na tyły posesji. Oj, podświetlone wszystko jest. To, co się kupiło. Super. Wytrychy. A jeden wytrych kupiłem. Nie ujmie tego kamera? Że się otworzyły? A jak ujmie, to beze mnie. Dobra, mało czasu jest. Trzeba ukraść drona. To w pierwszej kolejności. Prąd wyłączony na 3 minuty. No to lecimy. A gdzie ten dron? Powiedział, że ciężko będzie go nie zauważyć, bo jest duży. Jest. Klasa. Cool. You need to upgrade it so it can disable cameras. There's a camera at the entrance to 104. Nie teraz. And check out drone tech on your computer. Take your time. Teraz kradniemy. Ile czasu mam? Do 21 mam czas. O 21 już mam nie tu nie być. No to cały dom zdążę opędzlować. A questów nie wziąłem na ten dom, kurde. Mogłem wziąć questy. Tani blender. Nie wiem, czy jest sens zapychać tym w ogóle EQ. Garnki nawet kradnę. Brak litości. Obraz, obraz. Gdzie obraz? O kurde, jest. Więź. No i klasa. Do lombardu. Profit. No i to chyba całkiem spory profit. Jak ten obraz 1000 kosztuje faktycznie. Save był w sypialni? No nie wiedziałem. Zdążę? Nie, już jest w mieszkaniu swoją drogą. Cena razy 3. Dzisiejszy popularny przedmiot to zestaw słuchawkowy. A, okej, okay, o to chodzi. Ile pieniążków? Obraz, obraz, gdzie jest obraz? Obraz, więź. 300, nie 1000. Dobra, zobaczymy ile będzie finalnie. Tylko nie wiem, czy drona nie sprzedałem, ale to chyba nie. Ile? 1400 sianka. No i super. Idź do domu i kup moduł wyłączania kamery w serwisie DroneTech. Czyli zupgrade'ować drona trzeba. Co dziś zajebałem? Obraz, czajnik, garnki. Niedużo. Prędkość 2, odległość 25 metrów, bateria 3000, nie wiem co to, miliamperogodzin, chyba jakoś tak. Pokaż ulepszenia. Pozwala na wyłączenie jeszcze jednej kamery. Mili? No a jakich? Mega? A no, mega chciałem powiedzieć, zgadza się. Tak, tak. W sumie mogę go zupgrade'ować tak? A! Czemu nie? Great stuff. Now you can disable a camera with your drone. It'll come in handy a lot. Buy all information about 104 on Rob Tips, so there are no surprises. I won't hold your hand for much longer. Na temat 104. Informacje o zabezpieczeniu. O, za darmo. Lubię takie ceny. Dwie kamery. Jedna przy przedniej bramie, druga na tyłach. Boczne okno jest otwarte. Odkryto nawyki mieszkania. O, to nie będzie trzeba ich oznaczać. Super. Odkryto nawyki, czyli mieszka tam dwójka, może małżeństwo. Komputer. O, to już będzie spory nawytek. Odbiornik w magazynie i w metalowej szafce są słuchawki. No dobrze. Jakie są nawyki mieszkańców? Bo nie sprawdziłem. A to jest dwóch chłopów. Gustaw z Ryderem mieszka. Czyli tak, północ, pierwsza, druga. No to mam 3 godziny. Czyli trzeba przesunąć czas na 22 i wyłączyć pierw kamery. I teraz pod 104. Co to? O mój będzie. Oj, z kotkiem interakcja 25 expo. Lubię koty. Psy też. Świnie? Nie wiem, nie miałem nigdy kontaktu z tak z żadnym Znaczy się miałem, ale to... To tak bardzo chwilę. Krótko. Trzeba by wyłączyć kamery. Jak się to robi? Wyłącz kamery za pomocą drona. Narzędzia. Dron. Jak to wyciągnąć? Tryb light. G. O! Chwila, gdzie te kamery były, bo zapomniałem. Trzeba bliżej podejść. To jest 105? O, jasny chuj. Domy się pojebały. To jest 105, a mam do 104 iść. There's a cardboard box with my stuff inside. Fuckers were supposed to send it to me, but it's still there. It's heavy, so put it in your trunk and bring it home. Co jest, kurwa? Nie mogę wyłączyć. Aha, bo jedną mogę. No dobra. Co mam zrobić? Ukradnij karton ze 104. Mam do... O trzeciej oni przychodzą do domu. O trzeciej mam nie tu nie być. Mam 2 godzinki. Komputer. O kurwa. Dobra. Ukradnij karton ze 104. Karton jest... Jesteś na cudzej posesji. Wykryto mnie. Karton ze 104 jest. Nie ma czasu już za bardzo. Oni będą tu zaraz. Trzeba już się wynosić. Nic nie nakradłem nawet. Nie no, coś tam zdążę. Na szybkość spróbujemy. Odbiornik w magazynie. W metalowej szafce są słuchawki. Magazyn i odbiornik. Zwykły portfel. O kurwa. Ty.
Dobra, starć. Idziemy do Lombardu pierw. Kiedy na ryby? Jak zdam kartę. Ale jutro jadę nad jezioro. Z wędką, ale nie będę łowił. Okay, I assume you have the box and it didn't fall out of your trunk. Open it like a normal man does, with a knife. What's inside must remain a mystery. Send it to me via Black Bay once you have it. Coś kombinuje dziwnie ten chłop. Świeta, to jest jakaś fabuła. Walki. A, miałem ten komputer sprzedać. I nie mogę powiedzieć, co jest w środku. Pewnie jakieś organy. Komputer 8 kilo. Ile za ten komputerek? 500 dolków. Nieźle. Sprzedaj wszystko. No, zbyt... Chyba, że tam wrócę. I na dwa razy to zrobimy. Wrócę to tej nocy. Następnego dnia. Fajna ta mechanika z dronem. Podoba mi się. Otwórz karton i prześlij jego zawartość poprzez Black Bay. No ale zawartość to czarna paczka. Nie mogę paczki otworzyć. Black Bay. Czarna paczka. $250, 50 exp. Zrobione. Halo. Great, you're really helping me right now. I'll make sure to repay that. There's a few more things though. I need you to plant a certain package at 110 in the bedroom. Be careful though, you can't be seen by the guy. Zostawić tajemniczą paczkę w domu numer 110. Nie mogę się dać zauważyć, nie ma problemu. Ale bym chętnie nakradł tam jeszcze z tamtego domu. Tam było bardzo dużo rzeczy. Także zanim chyba kontynuuję fabułę. No bo jakbym raszował tak fabułę i nic nie robił, no to szybko pójdzie. Zniszcz krasnala ogrodowego, widziałem go. Napaść. Mam będę napadał na ludzi? Pobić kogoś? To niepodobne trochę. Dobra, to czekamy. Wyłączam kamery, punkt północ. Zaraz ci baterii braknie, a gdzie ma? Aha! Faktycznie. Dobra, ładujemy się. I teraz wszystko, co się da pokraść. Generalnie jeszcze trzeba krasnala ogrodowego zniszczyć. Gdzieś był tu krasnal ogrodowy. Nie wiem, od czego zacząć złodziejstwo. To jest sam magazyn. O, jest. Odbiornik. Zestaw radiowy. Nowy poziom. Tam jest jeszcze jedna wartościowa rzecz, ale żeby tam się włamać, potrzebuję mieć wylewelowane wytrychy na kolejny poziom. Czajnik elektryczny. Nie no, kibel nawet okradną. Gdzie jest serce? Pierwsza 39. Jeszcze sporo czasu. Safe? Pod biurkiem jest... Gdzie safe? Nie mam, nie mogę sejfu, bo nie mam wytrychów dobrych. Wszystko już pokradłem tu, co się da. To jest sejf, ale nie mogę, wytrych lepszy. Idziemy na tyły. Obstałem, że kamera coś useful zabezpieczała. Kamera kamerowała złom. Co jeszcze można ukraść? No nie wiem, chyba im opędzlowałem wszystko, wydaje mi się. I generalnie nie mam za dużo czasu, już trzeba się zwijać. Ale chyba się pokapują, że było kradzone, bo spiździej zostawiłem trochę. O, radio! A, radio, pełny plecak. Dobra, idę. No i git. Nawet bezkontaktowo było. Słupcio, krasnala zajeb? Nie było krasnala, nie widziałem. Ile to kosztuje? No, z 5 stół dostanę za to, obstawiam łącznie. 2117. Okej. Okay. Level wbity prawie piąty. Co miałem zrobić? Wykupić tipy odnośnie 110. O, już się życzą pieniądze. Zobacz. Stary telewizor w salonie, w sypialni jest tablet do rysowania. Mieszkaniec wychodzi od 16 do 19. No to muszę do 14 się przespać. Skrytka, nie ma kamer. Okno w łazience jest otwarte. To przez okno możemy wyjechać. A, mieszkaniec ma klucz przy sobie. No, czyli się trzeba się nauczyć umiejętności, która się nazywa okradnij kieszenie. Umożliwia kradzież z kieszeni sprawdzenie, co każdy w nich trzyma. To idziemy od razu przetestować. Trzeba jakąś sarenkę znaleźć, albo jelonka. Trzeba to zrobić od tyłu, żeby nie widziała. Unbelievable. Co jest? O co tu chodzi? Jak się to robi? Zachowujesz się podejrzanie. Zatrzymaj go! Za wszelką cenę, kurwa! Zostaw mnie w spokoju. Gdzie jest śmietnik? Chcę do śmietnika się schować. Może tak. O kurwa, goni mnie. Wezwano policję, schowaj się znowu, kurwica, ty. Tu było gdzieś wysypisko śmieci na prawo. Było tu gdzieś. Jest, tam. Tak, tam jest. Ty, a mogę mu... A nie da się zapisać podczas ścigania. nie da się. Policja wie, gdzie jesteś. No zajebiście. Ale gdzie karton? Nie, no to też... Gdzie się mogę schować? Dobra. Kurwa mać! Dostałem. Jeszcze raz. Ale nie wiem, jak ten pickpocketing działa. Serio mówię. Trzeba się nauczyć, bo trzeba klucz wykraść, bo on ma klucz przy sobie, który jest do czegoś tam potrzebny. O, krasnal ogrodowy. Miałem zniszczyć dla questa. Chyba nie tego. To musi być specjalny krasnal ogrodowy. Nie wiem. Chyba, że nie ma nic. Musisz trzymać lewy. A. Mać, no. Chyba, że wystarczy wyjechać i jest zgubiony pościg. O! Pościg zgubiony.
Kurwa, ciężkie to jest, to jest ciężkie, to nie jest takie o... Ja wiem, że na zielonym pasku masz trzymać dłoń, a w creepie, żeby... w lidze, żeby robić... O kurwa, co jest, ty? A w lidze, żeby robić 12 CSA na minutę, to musisz laskitować creepy. Nie możesz opuścić, jeśli jesteś aktywnie obserwowany. Najpierw ucieknij policji. Proste. Kurwa. No może podaruję sobie ten klucz. Ila, poćwiczę na manekinie. Mogę okradać ludzi. Oj, do serwisu pojechałem. A to możemy zobaczyć, co jest w serwisie. Czy naprawa, czy o co chodzi? O, kurde, fajnie. Można upgrade'ować sobie furkę. Ej, nie chciałem, kurde. Za ciemny, nie widać mnie. W sumie to dobrze, ale za podejrzanie takie czarne auto wygląda. Przedmiot skradziony z kieszeni, kamera Nexon. No i super. Jezu. Wolniejszego troszkę łatwiej, no nie ukrywam. Trzeba iść questa zrobić, tą paczkę zostawić. To jest 110 dom, to ten. 17, a go nie było w domu od... Nie było go od 6... O kurwa. Którędy się wchodziło? Okno w talecie było otwarte. Szybko, bo tu duet... Nie, tu duet mieszka? Nie pamiętam. I trzeba questa. Podejrzana paczka. Thank you. Two more things, kind sir. I need a photo of the kitchen in 105. Zaraz, teraz nie. Teraz jeszcze trzeba obrabować. Do której mam czas? Bo zapomniałem. O, cholera jasna. Wszystko pozamykane. Nie mogę tego przez okno poprzerzucać? Blokujesz drogę, zaraz policja. W sypialni jest tablet do rysowania. Gdzie? Jest. No kurwa, no. O, Holender. Nie, nie. Ja pierdolę, bo zastawiłem drogę, no. Idź do więzienia. Odsiedzimy swoje. Ty, mogę uciec z więzienia, jakbym miał wytrychy. Kaucja 374. Łom. Hej, też byłem na twoim miejscu, zostawiłem ci łom. Tak było. Nie sprawdzili. Zostawiłem ci łom, aby ułatwić ci życie. Kolego po fachu, ci kochający pączki durnie mogą się jebać. Ach, możesz też odebrać moją paczkę z Madison 42318. Mnie się nie przyda. Tajemniczy nieznajomy. Ciekawe. 42318. Nowy kod do automatu paczkowego. Kurde, fajna fabuła nawet jest. No wyszedłbym za wytrychy. No ale co mi da sam łom? A, bo mi zarekwilio... Dobra, rozumiem. Za co mnie zamknęli? Za zablokowanie drogi. O, nie zabrali mi przedmiotu skradzionych. No i w pytkę. Wybrałbym się tam jeszcze raz. Tylko teraz tak na włam solidny bym się wybrał. Wiesz, że w tej więzieniu miałeś opcję użyć łom? Nie, ale możliwe, że była. Zapłacono 150 dolarów za wynajem. Niedzierstwo. Znaczy w sumie tanio. Jak za taki domek 150 dolarów? Kurde. To niedużo. A, bo to za tydzień. A. Włamał się do chaty, wyjebał telewizor przez okno, nic nie ukradł i poszedł siedzieć za blokowanie drogi. Czy to jakiś hallengę na bycie najchujowszym włamywaczem? Właśnie, że ukradłem. Coś ukradłem. Będę teraz zwracał uwagę na to. Dobra, ty, już nie ma w domu. Dobra, tu raczej nikomu nie zblokuje nic. Stary telewizor w salonie, łup. Gdzie jest wejście? Tu gdzieś powinien czekać na mnie telewizor przygotowany wcześniej. Dobra, lecimy. Co w rączki wpadnie? No, fuck to! Ten mnie zobaczy. O mój Boże. Dobra. Od razu do lądu. A się wpierdolił, skasował mnie. No muszę furkę lepszą ogarnąć, zarobię i będzie. Pierw do Lombard, do Lombardu, sprzedać przedmioty, żeby miał plecak pusty i od razu 110. Mieszkaniec ma klucz, zapomniałem. Cholera jasna, trzeba rolety. A, to zajebiście. Nie wiem, czemu to jest. Dobra. Skurwysyn, wykrył mnie znowu. Może się... O, git. Lecimy dalej. Skrytka w piwnicy. No i mieszkaniec ma klucz. Klucz do skrytki 110. Safe, stetoskop. A, żeby słyszeć te. Metr laserowy. Która jest godzina? 17. Jeszcze kupę czasu mam. Ale wolałbym, żeby mnie teraz nie złapano. Można by spróbować się przyczaić. Jak będzie wracał, to go okradniemy. I potem wejdziemy za jego obecności. I jeszcze mu skrzynkę pędzlujemy. Tak zróbmy. A? Niedobrze, kurwa, nie wiem jak zgubić pościg. Dobra, git. Idę to sprzedać. Nie ma co ryzykować. A telewizor został? Jak... Jest. To mu te klucze weź jak on śpi? No, mądre w sumie. Zobaczymy ile za ten telewizor dostanę. Ile za telewizorek? 220. Boże, mało trochę. Ale może XP wpadł jakiś, który mam level.
level numer 4, czyli jeszcze nic nie odblokuje. Dobra, jedziemy jeszcze raz pod 110. Jest w domu. Spróbujmy, tylko na wszelki wypadek zróbmy tak. O. Gdzie kurwa łóżko? Gdzieś schować się chce. No nie ma! Nie dałam się. Kurwa, ciężkie to. Chwila. Jeszcze raz. Normalnie to bym przeskoczył. Nie, normalnie to nie, ale jakby przeskoczył przez ten. Teraz szybciej trochę to zrobimy. Szybko i sprawnie. Dobra, chodź tu, kurwa. Gdzie moje auto? Kurwa mać. Pomóż. No nie no. Nie mam auta, zgubiłem furę. Po co sprzęt jak karty nie mam? No, może będzie tam w okolicach tego jeziora inne jezioro komercyjne, co się da pozwolenie wykupić. No co? Może tak być. O kurwa, teraz. Tylko żeby mu się srać nie zachciało w nocy. Weź, przestań. UFO. Nie mam stetoskopu. To nie ja. On zaraz wstaje. Telefon stacjonarny, samolong. Księga umiejętności złodzieja, rozdział pierwszy, od czego by tu zacząć? Coś jesteś aspirującym złodziejem? Chcesz coś ukrać, musisz skupić się na swych rzeczach. Cierpliwość, ostrożność, nigdy nie bądź... Dobra, pierdolenie o Chopinie takie. Nie ma nic. Kieszenie są puste. Patelnię mu podjebiemy, to śniadania nie zje. Za to zgłoszenie na policji. Oho, zgłaszam podejrzenie zamierzonego nielegalnego połowu kardasi krakoznańskich. Powtarzam, proszę przyjechać ale... na jezioro 60 po liceu. Panie komendancie, zgłaszam wykroczenie niejaki Witold Wiertarka, zakolników Tacikiewicz. Już jedziemy po gnojka. Będę. Przecież poszukam komercyjnego. Kto to tu wchodzi? Dobra, można iść. Co pokradłem, to moje. On się nie budzi, śpi jak głaz. Policja wie, gdzie jesteś. Nie! Niedobrze. Dachowanie. No i super. 15 km Traveler Achievement dostałem. Co miałem zrobić? Level i sprzedać rzeczy. Wytrychy poziom drugi. To by znaczyło, że mogę już lepsze rzeczy kraść. Z tym, że jeszcze sprawdzę, czy nie da się plecaka. Jeden punkt umiejętności jest potrzebny. No niestety. A mam 0 punktów umiejętności. Wydaje mi się, że też spróbujemy jeszcze raz się pobawić z tamtym mieszkańcem i kupimy... stetoskop, który jest odblokowany od... nie da się. Witek, Witeczku, Witusiu, mam kawał, ale musisz słuchać, bo jest bardzo skomplikowany i musisz się skupić, żeby go zrozumieć, więc popraw za kolei, słuchaj uważnie. Słuchasz. To SEU się nazywają osy, które oszukują. Cheatosy mniejsze. Czemu cheatosy? Bo to z angielskiego jest. To jest gra słowna zabawa dwoma językami. Osy z polskiego, a cheat z angielskiego. A, tam dalej była nie koronka, tylko ten, była odznaka. Nie mam na co pieniążków za bardzo wydać póki co. I muszę inny kolor auta, bo tego tu nie widać. No pieniądze mam, ale co z tym zrobić? Dobra, zaraz przybędę i sprawdzimy tą paczkę od tajemniczego złodzieja. Paczkomacie. Ty, generalnie on mi dał, powiedział, że w paczkomacie jest dla mnie przesyłka. Ale nie mam zielonego pojęcia, gdzie jest paczkomat, żeby to móc odebrać. P na mapie? No, ale to jest parking, nie paczkomat. Ty, dowiadywałem się tak z czystej ciekawości oczywiście. Co zrobić? Co, ktoś cię rozpoznał? Pozbądź się plakatów. Co? Gdzie? Dwa plakaty rozwiesili. Ten mnie rozpoznał. Będę poszukiwany. Nie wiem, gdzie są plakaty. Dowiadywałem się tak z czystej ciekawości, jakie grzywny są i co mogą zrobić, jak się nie ma karty i się łowi. Mogą wędkę zajebać. Z ciekawości? No, nie, do więzienia nie pójdziesz, kurwa. Ale mogą wędkę zajebać. Trzeba wykupić wszystkie informacje odnośnie domku numer 105. Mogą wędkę zajebać i sprawa w sądzie. Naprawdę? A to nie jest tak, że oni jakby analizują stopień wykroczenia? Jeżeli przychodzą do chłopa i widzą, że to niemalże kusownik, ma najebanych mnóstwo ryb w siatce, nie wiadomo co, no to inaczej go potraktują? Aniżeli jak se ktoś łowi i nie bierze ryb i w ogóle? A czemu pytasz? No bo jestem ciekawy. Tak o, a co? Pies jest głuchy. Nowa wskazówka. Zawsze coś.
pogardziła. A psa mają. To karmę dla psa mógłbym kupić i go przekupimy. Dawaj. Mięso dla psa. Maska narciarska. O, fajne. Maska narciarska. Super. Nie będzie mi widać. Tylko nie wiem, czy to nie jest podejrzane troszkę, że popieprzam w kominiarze. Dajesz 300 do kieszeni i idą luźno, wiem od kolegi. Ale nie wiem, to nie każdy przypadek jest taki sam, nie? Kiedy jest tam spokój. Sklep George'a. Mieszkańcy. Nieznane. Czemu nieznane? Wykupiłem nawyki. Jest pies, który się Fishy nazywa. No to trzeba będzie chyba bardziej rozplanować to. Nie można tak na chaos wlecieć. Ale tam nie jedziesz łowić. No nie jadę tam łowić, ale tak... Chciałem się dowiedzieć po prostu. Musiałbym poczytać, znaczy tak z ciekawości poczytać. Straż rybacka to pojeby, zobacz na YouTubie. Co, jak interpretujesz słowo pojeby, że co? Strzelać będą? Nie no, bez przesady kurwa. Bez przesady, co to za filmik? Obława na kłusownika. Straż rybacka! Na ziemię! Dawać go! Dawajcie na niego! Tak wygląda każda... Ja pierdolę, co jest? Co jest? Nie no... Kurwa... No bez przesady. Tak chyba to nie wygląda. To ty... Nie, ja tak nie będę. Ja nie będę łowił. Gdzie? No co jest? Nie, a czy to jest jakiś zmemowany? Bardziej emocjonująca niż akcja antyterrorystyczna. Od razu czuję bezpieczeństwo, jak takich ludzi wyłapują. Chłopcy... Znaczy wiecie, no on pewnie... Nie wiem, on coś... Z dzidą jakąś stoi, chyba nabija ryby. Bez karty łowił? Nie, może ten odcinek jest zakazany, albo... On miał dzidę chyba jakąś czy coś. Przerażająco to wygląda, naprawdę. Ale ich ograł po drugi... A, tylko kolej! Co jest, kurwa? Nie no, weź, naprawdę to tak... Nie no, to może on był jakiś poszukiwany czy coś. Pojebaństwo. Śmiej się, śmiej, ale wysłaliśmy już donos do PZW, żeby obstawili wszystkie łowiska w Polsce, żeby cię złapać za łowienie bez uprawnień. Ale ja nie czy będę łowił! Jak jutro ECPU połączy siłę ze strażą rybacka, to dopiero zobaczysz, co to znaczy spierdalać. Przestań. A najprostsze hasło, tak z ciekawości oczywiście czystej, co? Najczęstszym przewinieniem... Najczęstszym przewinieniem jest brak karty wędkarskiej. Wędkarza amatora może skontrolować straż rybacka, policja, a nawet straż łowiecka, straż leśna czy żandarmeria. Brak dokumentu może być powiązany z kłusownictwem, a mandat sięga od 200 do 500 zł. W szczególnych sytuacjach sprawa może nawet trafić do sądu. 200 zł mandacik? Nic dziwnego, że w Polsce nie ma zamachów, jeśli na dziadka z wędką taka obława XD spierdalał na drugą stronę rzeki, żeby 200 zł nie dostać. Ty patrzysz mandat za brak karty rybackiej. Straż rybacka, co jest? A zobacz, jaka kara jest za łowienie ryb za pomocą petard, bo tak łowiłeś, sam widziałem. Nie łowiłem nigdy ryb na petardy. Biorę urlop na następne 2 dni i będę tak napierdalał do nosy na każde łowisko, że się zesrasz, a nie połowisz, jebać fus. A ja nie będę łowił. Komendanta bez nogiego Leglessa. Dorzucam się na potencjalny mandat za niełowienie rybek jutro na wyjeździe DXD. Nie będę łowił, więc nie ma co się dorzucać. Okej, okay, a mnie dziwi, czemu w tym filmiku leci w tle muza z pierwszej misji Saints Row 3. A to może bym zgłosił straż rybacką za prawa autorskie. Nie wiem, czy wykupili, kurwa. Bo podłożyli se tak, jeżeli to oni wrzucili. O, nagrywał i podłożył muzykę. Nie wiem, czy mi się to podoba. Gdzie miałem jechać? Do 105. Dobra, jest 105. Miałem 6 lat, łowiliśmy z kolegami na żyłkę i chleb. Raptem słyszymy helikopter nad nami i 15 antyterrorystów skacze nam na łeb i w kajdany nas pakują. 15 lat w pace siedzieliśmy. Ale ty się nie przejmuj, dla ciebie dadzą 20 XTP. A, można przewijać czas na parkingu. Spoko, fajna opcja. Soda Pop Ice Cola. Tutaj mam się wybrać. Weźcie, bo zaraz będzie, że chcę kurwa mandat sfinansować. Zamierzam, nic nie takiego nie ma. Proszę o spokój. Pójdę, wyrobię sobie normalnie karty i wtedy. Trzeba ich pooznaczać i wtedy poznam ich tryby życia. Napisałem do PZW, że chcesz nielegalnie łowić. Przekazali mi informację, że obstawią każde łowisko minami przeciwpiechotnymi i ukryją czołgi w lasach, żeby cię złapać. Tak będzie. Jest pies. I jeszcze jest jedna osoba. Mam sfotografować kuchnię po prostu. Router podjebie. Miałem 6 lat i byłem z tatą w Płocku na rybach. Tata miał kartę, ale obok nas był chłop i łowił ryby. Nagle słyszę helikopter, 10 antyterrorystów biegnie na typa obok nas, a chłop na wózku spierdala przez rzekę i zapierdala jak najnowsze Ferrari pojebane. Takich rzeczy. Tak, nie będę łowił troll.
To czemu wcześniej grałeś w Fishing Planet, a teraz ćwiczysz spierdalanie po karzakach? To nie jest legalne grać se w Fishing Planet. Dostałem informację od PZW, że nie dość, że czołgi będą czekać na ciebie w lesie, to jeszcze wiewióry szpiegi na drzewach i jeszcze szambonurki będą kampić na ciebie w bagnach i po jeziorzach. Powaga. Kiedyś łowiłem rybki z wujaszkiem nad jeziorkiem, wszystko szło dobrze do czasu, aż nie zauważyliśmy bąbelków w wodzie. Mówię, ale ryba, a to z wody wynurza się łódź podwodna i krzyczą do nas, żeby się poddać i że rozpracowywali nas już od wielu tygodni. Chłop se pograł parę godzinek w Fishing Planet i myśli, że łowienie w Polsce to tak hop-siup. Wiesz, że tam trzeba solówkę odpierdolić z wieśkami o miejscówkę do łowienia? Może poćwicz jakieś MMA wiertara. To prawy łaże. No już jest... No. Straż rybacka, łapy, łapy na ziemię, gleba, skurr, wysyny. Game Station. Odkurzacz? Pamiętam, jak takiego jednego na wiosce u mnie dopadli, jak łowił bez karty, to podczas ucieczki wpadł w trapa dla niedźwiedzia i oprócz 200 zł mandatu skończył na wózku. Podobno teraz mieszka z rodzicami i wpierdala mortadele. Coś szalonego zrobimy, no dobrze. O! I ten quest mi się podoba, bo daję wolną rękę. Dziękuję, Czex. Witam, straż rybacka. Ma pan kartę wędkarską? Co ty robisz? Spierdala. Chlop łowi bez karty rybackiej. Dawajcie chuja. Napierdalamy go. Nie no. No i nie będę, już tyle razy mówiłem. Nie ma żadnych zamiarów, co sobie mówiliście. Naucz się wytrychy poziom drugi. Wytrychy poziom drugi jest od levela już. No i no, paczkomat był gdzie? A jest, faktycznie, przesyłka numer 43218. Jaki pamięta ktoś? 42318. Zamówili kubełek z stripsami, hotfixami i coleslawem. Otworzyło się. Witeczku, przyznaj się. Klucz do 101. Ostatnio jak jakaś... akumulator z kablami pod łowisko niosłeś, ciekawe po co XD. Dwa klucze, klucz do 7 i 101. Hejka, to do 101 Witek, pójdziemy. Nie uwierzysz, ale pamiętam, jak ojciec kiedyś opowiadał mi o moim wujku, który 27 lat temu poszedł na ryby bez karty. Jego ostatnia wiadomość z SMS to: o kurwa Maja, mnie powiedz mojej żonie, że ją kocham. Od tamtej pory słuch o nim zaginął. Bez przesady. Myślę, że to mocno jest... Byłem sobie ostatnio z tatą na rybach, a tam chłopu zagłada przynętę na haczek i był tam jeszcze trzeci, co go straż rybacka dociskała kolanem. Przestań. Pamiętam, jak za dzieciaka pojechałem z tatą na ryby, wszystko fajnie, ale nagle zerwała się ogromna burza. Pobiegliśmy do jakiejś opuszczonej chatki, żeby przeczekać, a w tej chatce jeden drugiemu robił. Robtips do 101, chcę kupić, Witek, bo... Dzięki bardzo za streamka. Fajnie tak odpoczać wieczorem przed następnym dniem pracy w straży wędkarskiej. Kosinus mi się obilo o uszy, że od jutra ma być zwiększona mobilizacja i więcej jednostek w twoich okolicach. Wiesz, Kosinus, o tym? Ja. Biciu, lepiej opłać tą kartę, bo będziesz stał osrany gdzieś w krzakach i rozglądał się za siebie, a jak przyjedzie no SSR od... albo co gorsza PSR, to będziesz spierdalał w podskokach. Ale ja przecież wyrobię kartę, ja miałem przepisły kartę. I będę miał, wyrobię na nowo. Byłem raz na rybach w Płocku, Jezus, niby wszystko spoko, nie, tak, ale jak już wracałem, to był tam taki przecież Kamil, zaprosił mnie na piwo i mu mówię, że łowiłem bez karty rybackiej, a Kamil, że idzie do łazienki i po chwili wbiła straż rybacka, pokazuje mi ten koronkę i mówi: gleba, gleba. A, do więzienia! I w więzieniu coś wszystko już gotowe. Czyli mamy poćwiczyć na innym zamku wytrychowym, idziemy do więzienia i będziemy coś kradli. Jak chodziłem na ryby, to pomostwie pozostale takie... A, pamięciuwa. Oho, u mamona już się nawinął temat, że masz zamiar łowić bez karty wędkarskiej. On coś tam parsknął, coś w stylu: a to ciekawe, ja bym uważał na twoim miejscu, bo mogą być jakieś oddziały płockich szambonurków w okolicy. Głupi, Boże. Dobra, raczej nie wygląda na najtrudniejszy na świecie. Chcesz mi mówić, że wędkę dla picu kupiłeś i na przyszłość popatrzeć na rybki tylko? Już donosik do Kamila poszedł, on ma znajomości w ABW i grupie uderzeniowej. Grom, lepiej nie łów na lewo, bo cię porządnie przy okazji przetrzepią nawet pod zakolami. Tam
gdzie jadę, będą też w okolicy najprawdopodobniej łowiska komercyjne. I tam sobie jedziesz, wykupujesz pozwolenie i jest fajnie. Wyobrażam sobie minę nic tego gościa. Nic się nie wydarzy. 116 posterunek policji, takie info. Coś ostatnio obiło mi się o uszy, że PZW zwerbowało 300 tysięcy najemników z Syrii, żeby obstawić wszystkie łowiska, stawy i kałuże w Polsce. Do tego będzie ponoć jakiś dorc z Florydy, co dobrze poddusza. A cała armia polska została zmobilizowana. Nie to, żebym się chwalił, ale mój wujek ma wtyki w Pentagonie i dowiedział się, że US Marines planują obławę na pewnego Witolda T., który planuje tajną operację pseudonim Okoń. Wszystko się układa w jedną całość. Ta sprawka z otruciem Odry to twoja wina pewnie. Nie miałeś karty, nie chciałeś mandatu, to otrułeś całą rzekę, żeby pozbierać martwe ryby, bo na to karty nie potrzeba. Nie trułem. Nie. Mój tata kiedyś łowił bez karty rybackiej. Kurwa Witek, nie uwierzysz, co mnie spotkało 10 lat temu. Byłem z ojcem na rybach. Bardzo chciało mi się srać, ale nie było gdzie. Ojciec mówi, wal do wody. No to sobie sram i mnie jakaś ryba w dupę użarła. Ojciec powiedział, że to jakiś rzadki płocki karaś. Nie, już chcę... Znając ciebie, to do łowienia pewnie nie da się spizgać i łowię se ostatnio ryby Amon Ra bez karty. Oczywiście Amon Ra, tu nagle grupa Wagnera rararasrara robi kurwa desant, odpinają sobie koszul ten mundury i pokazują koronkę. Twój jeden wujek jeden był w PZW i on mu mówi HMM. Nie wiem, gdzie jest 116. 116 posterunek policji, trzeba się włamać. Koniec? Ja nie zabrałem i bardzo się cieszę. Koniec. Cześć, nu pagadu. O, pomocniczka złodziejka. Trzeba ją wydostać i uciec. Dzień dobry. Tak się fabuła dyrektor rody firmy Nivea. Ze względu na pewne anonimowe doniesienia o zatruciu Odry i nielegalnych połowach będziemy zmuszeni zakończyć współpracę. Nie mam współpracy. Nie chcemy, z aby Niveą. Takie ordynarne działania psuły dobre imię naszych pysznych jogurtów. Dobra. Daj się złapać policji i iść do więzienia. No dobra. Co jest? Pituś się zestresował tymi donatami, że aż poszedł Kasi powiedzieć, żeby wypakowała wędkę. Przecież wcale nie. Złapcie mnie. Już lecę na satelitę, żeby obserwować wszystkie jeziora w Europie w poszukiwaniu groźnego wędkarza bez karty rybackiej. Kilua z Francji z takimi znaczkami dał nam już cynk. Pilnuj się, nie wywiniesz się tym razem, z tego jesteś już skończony, rozumiesz to? Dobra. Co trzeba zrobić? Uwolnić złodziejkę, która siedzi. To jakaś słaba złodziejka, skoro ją złapali. A ta pani gdzie jest schowana? Tu. Drona nie mam przy sobie. Niech przejdzie jeszcze raz w prawo, w lewo. Chociaż tu nikogo nie ma teraz, dobra. Doładujemy. Wyłazimy maleńka. Jest. Oh my goodness. Cześć. A masz czapeczkę tutaj panom. Wiadomość do wszystkich obywateli. Co wystawiono to? Pilny list gończy za osobnikiem płci męskiej, średniego wzrostu, za kolicha wyjebane do potylicy, lowil bez karty wędkarskiej. Ktokolwiek zna miejsce pobytu. Co ty robisz, kurwa, może dlatego cię złapali. Skluzba. Tu wydaje mi się, że może być coś fajnego, drugiego. Sos. Jaki sos? O. Telefonik, myszka. O ja pierdolę, kamera. Może się nie pokapują, nie wiem. Get the hell out of here. Get out. Co? Co jest, kurwa? O, tego nie dopracowali akurat. To jest to prawda. Dobra, uspokoiło się. Jeszcze na kamerze mnie mają nagranego. Ale mam chyba kominiarę. Po prostu trzeba uciekć. Ucieknijcie razem z więzienia. Znaleźć klucz. To może pickpocketing jeszcze. Chyba, że jest informacja o kluczu. Gdzie jest klucz? W sali konferencyjnej jest klucz do drzwi wyjściowych. A gdzie jest sala konferencyjna? Tam. No to jadymy. O kurde. Co to? Użyj. Ukryty przedmiot $100. Super. Nie znoszę tej roboty, wszędzie tylko włamania, jak my niby mamy znaleźć sprawcę. Serio, naprawdę myślicie, że będę spędzać czas na szukaniu przestępcy, a nie na oglądaniu kornchuba i jedzeniu pączków? Nie za to mi płacą. Portfel ktoś zostawił. I telefon. W sali konferencji. A, tutaj. Jest kluczyk. Pyk. Mój stary pracuje w oddziałach specjalnych PZW. Kurwa. Właśnie wezwali go na akcję. Ponoć jakiś pojeb ma zamiar iść łowić ryby. I tu najlepsze. Nie uwierzysz.
Chłop chce iść bez karty wędkarskiej. No kurwa, seryjnie ci mówię. Chłopaki z PZW go dojadą. Nie wiadomo na ten temat. Albo na ryzyko i okraść jeszcze więcej, albo już można uciekać, bo jest klucz. Może takie kontrolowane ryzyko. A tam jest coś. Przyzwoity dysk SSD. Tylko ten mi chłop się nie podoba. Ciężko będzie, chyba że go ogłuszymy jakoś od tyłu. Co myślisz? Ty nie myślisz. O, teraz. Nie no, tak powiedziałem, bo była kamera, a ona wchodzi w tą kamerę. Dlatego. Mam pełny plecak, już nawet nic nie ukradnę. Chyba jak ucieknę, to mnie... Chyba żeby kamery wyłączyć, bo zdążyłbym uciec. Tylko będzie pościg. Ale jak stracę cały progres... Nie no, wyłączmy kamery, bo mogą mnie złapać. Stracę cały progres i od nowa będzie trzeba całe więzienie robić. Jest, dobra. Dawaj. Chociaż w sumie tu jak jestem, to można już kieszonki do maksa O kurde. Mam pełny plecak, może wyrzućmy gówno jakieś? A, poszukiwane na Black Bay. Nie, idę stąd. Chociaż, kurde, ten laptop bym podwędził akurat. Klawiatury chyba są tanie. Jest laptop. Jeden. No co ty robisz? Kituba. I teraz to sprzedać wszystko. Odbierz. You're a godsend, really. As a way to say thanks, she's gonna steal with you if you call her up. She might help you in many ways. Mam swojego asystenta, asystentkę. I need a briefcase from 108. It contains info about Lombardi's rivals. If we send it to the Lombardi's boss, he might rethink killing you. Hell, he might even think you're useful now. What a way to turn things around. Give me that briefcase pronto. Kradnij teczkę ze 108 i prześlij ją poprzez Black Bay. Zara, pierw poprzez Black Bay kotek? No słyszałem, miałknął gdzieś tu. Zaraz level 7, a level 6 odblokowuje mi aktualnie percepcję. Biegacza chyba bym wziął. Biegasz dużo szybciej. Chociaż... O! To! Zwiększa maksymalną pojemność plecaka do 20 kg. Więcej pieniążków. Chyba plecak, wydaje mi się, jest najważniejszy. Sprawdź kamery. Jak to? O kurde. Czyli tu może ktoś mnie napaść albo... Policja mi zrobić obławę? Trafisz do pierdla mu wody, że od siwego jesteś. Kto to siwy? Nie trafię do więzienia. Dobra. Mam pieniążków 530. Zobaczymy, ile zarobiłem za to wszystko. 157, 200. O! Ile miałem? 500? 1500 gdzieś zarobiłem. 1400. Okej. Okay. Teraz wykupić informację o 108 i się wkraść, zrobić zdjęcie teczki. Kup, 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 kup. Mieszkaniec jest uzbrojony. O. Czyli jak mnie zobaczy, bo to jest jakiś gangus. Okno na piętrze jest otwarte. Klucz do piwnicy jest na piętrze. Mężczyzna jest poza domem. Między 4 a 5. Tylko godzinkę. Pistolet własnej roboty w piwnicy. Ciekaw jestem, czy na sprzedaż, czy do użytku. Czyli mam godzinkę. Jakbym przyszedł o 3:00. A gdzie jest teczka? Nie wiadomo, gdzie jest teczka. Ale będzie oznaczone. Dobra, no to do 2:00 w nocy. Do 2:00 w nocy i spróbujemy. Co sądzisz o tym, że on kupuje konta z platną, bo sam nie da rady jej bić? Sądzę o tym to, że białeczko mi pokaż jakieś czarno na białym, że kupił konto, a nie pomówienia, kolego. W razie przypału jutro będzie na łowisku nasz człowiek siwy. Wiesz, kto to siwy? Wiesz? Nie wiem. Nie wiesz? Nie. To się nie interesuj, bo za krótki jesteś. Dasz mu wcześniej naszykowane 200 zł. Po wszystkim odezwij się do Mirka. Da ci lewe papiery na kartę rybacką. Irelia 12 CS-ów na minutę. No i co to jest? To jest białko jedynie na to, że dobrze mu kiedyś szło, ale niestety nastąpił, nie wiem, regres. Też kiedyś lepszy byłem, o wiele lepszy byłem w Liguś. No a teraz siedzę na platynie, no. Wszystko jest możliwe. Białeczko na kupione konto. Co to za filmik? Detektyw Tubson odkrył, że Mamon kupił konto z platyną. Nie wiem, czy to zrobił, ale sobie myślę, że jak ktoś kupuje konto faktycznie dla rangi, to musi być, kurde, niezły akt takiego, nie wiem, chyba sfrustrowania, że się nie może, nie da rady. Ale co to konto da, jeżeli samemu się tam nie dojdzie? A argument, że będę grał na wyższej, to będzie już lepiej, nie działa niestety. To działa tylko w głowie. I to jest bardzo mylne przekonanie. Też tak myślałem nie raz, nie dwa, ale szybka korekcja była. Dobra, wyszedł. Mam godzinę. Godzina, żeby zrobić zdjęcie teczki. Chociaż ja mogę go wycyrklować normalnie w domu, tylko muszę wszystko zamykać, żeby się nie pokapował. Wydaje mi się, że ta godzina jest na włam i zaszycie się w domu. Natomiast i zdjęcie ewentualnie. Wszystko trzeba zamykać. Jest, teczucha. Weź. Dobra, mam. Ile mam czasu? O kurwa, on już wraca. No co jest? To w sumie to chyba był bint. Okno na piętrze jest otwarte. Co jest znowu? A może go podczas snu obrabuj... Co to było? Że co?
Klucz do piwnicy jest na piętrze. Jest klucz do piwnicy, a w piwnicy jest pistolet. Nie wiem, czy on jest w mieszkaniu. Wydaje mi się, że już może być w mieszkaniu. O, skurwiel! No! Nie wie. Jak odkrył włamanie? Czym? Zamykałem wszystko za sobą ładnie. A zamek otwarty był. Faktycznie. To mogłem się próbować jakoś... On nie śpi? Ten chłop nie śpi. Albo śpi z otwartymi oczyma. Nie ma nawet w jego nawykach... A, bo nieznane są. No idźcie już stąd, bo chcę pokraść i ucieczkę zastosować. Chyba nie wiem, czy się coś nie zbugowało, bo... To jest dziwne. No świecą latarami cały czas. Idę. Trudno, ucieknę im jak co. Zbugował się, on chodzi w teksturach. Wydaje mi się, że mnie złapią. Nie ma opcji. Ale Anusz Widelec. Wszystkie wart bardziej... Albo uciekać i tyle, i przyjść tu następnym razem. Chyba tak zrobimy. Ty, faktycznie, to od razu wracam i będzie... Dead Signal. A Thief Simulator? Kurwa. No to dokończymy Thief Simulator, bo mi się podoba to. Dokończymy Thief Simulator i potem będzie Dead Signal. Trzeba to zresetować. Tylko nie wiem, czy będę mógł lokację opuścić, bo... O, kurwa! Jasny gwint. Ukradnij teczkę ze 108 i prześlij ją przez Black Bay. Ukradnięte jest, teraz jeszcze przesłać trzeba. Black Bay. Inne. Podejrzana teczka. Wyślij. Dzwoni. I think your chances of survival just went up by at least 20%. I mean, after ripping off a known criminal organization, there's not much hope for a normal life. Oj, będą mnie gonić. You might be the exception. For now, I want you to practice your skills by doing missions. Who knows what happens next? We gotta wait for their move, but not passively. Po coś te kamery w domu są, obstawiam. Bo mogą się włamywać i będzie trzeba sprawdzać. To raz, a dwa, trzeba jeszcze ukończyć 3 misje z Hell Nightboro. Fajna gra, naprawdę. Wysoką ocenę bym dał, z tym, że no niektóre rzeczy niedopracowane są. Tak jak na przykład ta misja z ucieczką z więzienia. Ale z drugiej strony, jak mieliby to zrobić, jeżeli by policjanci wykrywali model tej babeczki?